Zawiodłeś nas! Patrz, to znowu on! Wróć do nas! Bizuteta! Zejdź mi z drogi, leśniu! Jesteś ofermą! Nie ma tu dla ciebie miejsca. Jesteś zerem. Myślałem, że jesteś w porządku. Dlaczego? Dosyć! Ten sam koszmar śnił mi się codziennie. Co on oznacza? Pomyślałem. Przed czym uciekam? Te pytania ciągle zaprzątały mi głowę. W domu panowały pustki. Mając do wyboru bezsensowną rozrywkę przy komputerze czy spędzenie czasu na świeżym powietrzu, skorzystałem z drugiej opcji. Pogoda była doskonała, lecz z jakiegoś powodu ja nie mogłem się nawet uśmiechnąć. Chodziłem w te i we w te, bez konkretnego celu. Czasem tylko przesiadając i obserwując ludzi wokół mnie, zauważyłem, że wszystkie kręcące się wokół mnie osoby miały towarzystwo. Byli szczęśliwi. Zaczęła doskwierać mi samotność. Gdy przechodziłem blisko placu zabaw, zauważyłem bawiące się dzieci. Nie mogłem pojąć, skąd one mają w sobie tyle radości. Czemu ja nie mogę po prostu cieszyć się życiem? Tak jak one. Tak bardzo ich tego zazdrościłem. W końcu zacząłem się zastanawiać. Co jest ze mną nie tak? Czemu mnie ignorujecie? Czemu nie zauważacie? Czemu? Niedługo potem zaczęło padać. Postanowiłem ukryć się przed deszczem przeczekać go. Gdy już przestało padać, postanowiłem wrócić do domu. Nagle zauważyłem grupę dresów. Chciałem po prostu ich wyminąć, lecz zostałem popchnięty. No, a kogo my tu mamy? Zignorowałem go. I starałem się odejść. Gdzie ty się wybierasz? Odpowiadaj, co cię mówię. Co za frajer! W tym czasie mój głowy chwili się skrajnie myśli. No i czym ja sobie na to zasłużyłem?
to niesprawiedliwe. Świat jest złym miejscem. Miałem już tego wszystkiego dosyć. Myślałem, że lepiej byłoby po prostu. Nagle. Ej, zostawcie go! Stało się coś niespodziewanego. Lepiej się nie mieszaj, bo też obejdziesz. Tylko spróbuj. Masz fartę, że zdajesz się z Pawłem. Chodźcie, zbijamy się. Jest? O, lepiej. Paweł to bardzo pozytywna i towarzyska osoba. W kilka chwil udało mi się mnie zjednać. Mnie? Najbardziej, jak sądzę, wyizolowaną od społeczeństwa osobę. Rozmowa z nim bardzo wiele dla mnie znaczyła. Podniosła mnie na duchu. Już zapomniałem o tych skrajnych myślach. Nawet byłem szczęśliwy. Pozyskałem przyjaciela. Do zobaczenia jutro. Jasne, cześć. To zabawne, jak wielki wpływ na nasze życie może mieć jedna osoba. Jak ważna w naszym życiu jest przyjaźń i nie zamartwianie się. Nie wiedziałem, jak świat wokół mnie jest ciekawy, ile radości mogą sprawić zwykłe czynności wykonywane z bliską osobą. W końcu i ja to zrozumiałem. Thank you.